Ulica Wyzwolenia w końcu doczeka się remontu. Wszystko dzięki dofinansowaniu z programu Polski Ład. To inwestycja pokoleniowa, inwestycja w przyszłość, rozwojowa, mówił podczas konferencji Czesław Hoc. To jest dobrze, że w takich właśnie kwestiach łączymy się, jednoczymy się. Rzeczywiście przecież każdy z nas wie, że jesteśmy innej opcji politycznej, ale jeśli chodzi o przyszłość naszego powiatu kołobrzeskiego i o przyszłość i o rozwój, no i dalsze takie pokoleniowe myślenie, to jesteśmy razem i tutaj ta droga, a szczególnie tak bardzo ważna droga Wyzwolenia, no nie ma barw politycznych i nie powinna mieć barw politycznych. I tutaj ta zgoda buduje i bardzo w ogóle jesteśmy zadowoleni. Wszyscy praktycznie jak tutaj stoimy, że jesteśmy tą jednością i w imię dobra wspólnego, imię dobra przeszłości miejscowości Dźwierzyno integrujemy się, jesteśmy razem. To jest pocieszające i budujące. Kwota dofinansowania to 14 milionów 250 tysięcy złotych, a koszt całej inwestycji to 15 milionów. Powiat dokłada 5%. Otrzymane środki pozwolą na wykonanie remontu 2-kilometrowego odcinka ulicy Wyzwolenia w Dźwierzynie. Jak będzie naprawdę? No dzisiaj trudno też wyrokować co do cen. Tak, wiemy, że jest galopada tych cen i być może tych 2 kilometrów się nie uda zrobić, ale będziemy starali się, żeby właśnie taki odcinek zrobić, czyli właściwie ta część zurbanizowana Dźwierzyna będzie już miała wykonaną nową drogę, czyli sama droga. Będzie też wykonane wszystkie kwestie dotyczące sieci deszczowych i proszę ci uwagę, tam gdzie następuje, jak Państwo wiedzą, często w Dźwierzynie zalewanie, tak, przy dużych opadach deszczu, no to to zalewanie nie występuje w tym momencie, gdzie już jest ta droga wyremontowana, gdzie ta sieć kanalizacji deszczowej jest zrobiona i w tym momencie zakładamy, że po przebudowie również ten problem tutaj zniknie. Dodatkowo w ramach inwestycji powstaną ścieżki rowerowe, chodniki czy nowe oświetlenie. W momencie, w którym otrzymamy już oficjalnie promesę, przystąpimy natychmiast do przetargu. Mamy przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, który musi poprzedzić tego typu postępowanie. Zakładam, koniec tego roku jest dokumentacja gotowa i rozpoczęcie prac w roku przyszłym, no z uwzględnieniem jakby kwestii też jakichś oszczędności tutaj na sezonie, bo wiadomo, że jest to główna trasa przelotowa. Proszę Państwa, to rzeczywiście bardzo ważna rzecz, tak? Rozpoczniemy tam, gdzie się na asfalt kończy, to jest na wysokości, jak dobrze pamiętam, ośrodka chyba Krystal, no i przez te 2 kilometry tutaj w kierunku ośrodka Senator będziemy prowadzili. Być może uda się, tak jak powiedziałem, tą całą część urbanistyczną przeprowadzić do końca. Tam już będzie w przyszłości znacznie taniej, dlatego że to jest droga biegnąca tylko i wyłącznie lasem. Całą konferencję nadamy w bloku programów po wydarzeniach dnia.